Witam wszystkich oglądających film Funkcje uwikłane. Mateusz Maciejewski, jestem. Film ten przybliża pojęcie funkcji uwikłanej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że funkcje zdefiniowane są jawnym wzorem. Okazuje się, że czasem wiemy jedynie, że funkcja spełnia pewne równanie, jednak jawnego wzoru nie znamy. Co więcej, funkcja spełniająca daną zależność nie jest często wyznaczona jednoznacznie. Zacznijmy od przykładów. Mamy równanie x kwadrat plus y2 minus 1 równa się 0. Rozwiązaniem jest zbiór S będący okręgiem jednostkowym. Oczywiście S nie jest wykresem żadnej funkcji, ponieważ na przykładu argumentowi x równemu 0 odpowiadają dwie wartości 1 i minus 1. Ze wzoru możemy spróbować wyznaczyć wartość y. Jak się łatwo okazuje, wyznaczenie tej zmiennej jest niejednoznaczne. y równa się bądź pierwiastek z 1 minus x kwadrat, bądź minus pierwiastek z 1 minus x kwadrat. Wykres obu funkcji y jest podzbiorem zbioru S. Wykres pierwszej funkcji to jest górny półokrąg, a drugiej dolny półokrąg. Jest to kluczowa obserwacja. Wykres funkcji uwikłanej jest podzbiorem zbioru rozwiązań równania, w którym ta funkcja jest uwikłana. W tym przykładzie zbiorem rozwiązań jest parabola s. s jest wykresem funkcji y równa się x2-2x. A zatem wyznaczenie zmiennej y okazało się jednoznaczne. Funkcja uwikłana jest wyznaczona jednoznacznie y równa się x2-2x. Możemy natomiast zastanowić się nad wyznaczeniem zmiennej x. Wyznaczenie tej zmiennej jest już niejednoznaczne. Potraktujmy wyjściowe równanie jako równanie kwadratowe zmiennej x. Liczymy deltę i wyznaczamy x zgodnie ze wzorami na pierwiastki równania kwadratowego. Wykresy obu funkcji są zaznaczone na rysunku, przy czym pamiętajmy, że argumenty tych funkcji odkładamy na zmiennej y, zaś wartości na x, czyli odwrotnie niż zazwyczaj. Tym przykładem chcę podkreślić, że możemy być zainteresowani wyznaczeniem nie tylko zmiennej y, ale też zmiennej x. Oczywiście podobnie ma się rzecz w przypadku wyższych wymiarów. Tutaj mamy do czynienia z równością, której zbiorem rozwiązań jest para prostych przecinających się. I znów, S nie jest oczywiście wykresem żadnej funkcji. Wyznaczenie zmiennej y nie jest jednoznaczne. Możemy patrzeć na S jako sumę wykresów dwóch funkcji y równa się x, y równa się minus x, czyli mamy niejednoznaczność. Ale także jako sumę wykresu funkcji y równa się wartość bezwzględna z x i y równa się minus wartość bezwzględna z x. Widać, że punkt rozgałęzienia, czyli punkt 0,0, jest, można rzec, kłopotliwy. Tutaj mamy równanie z trzema niewiadomymi. Zbiór rozwiązań S jest sferą jednostkową. Sytuacja jest analogiczna do pierwszego przykładu, gdzie rozważaliśmy okrąg jednostkowy. S nie jest wykresem żadnej funkcji i wyznaczenie zmiennej z jest niejednoznaczne. Wyznaczenie wartości tej zmiennej z nie powinno sprawiać kłopotu. Wykresy znalezionych funkcji to odpowiednio górna i dolna półsfera. Teraz sytuacja trochę bardziej skomplikowana. Mamy równanie wektorowe, dwuwymiarowe, czyli po prostu układ dwóch równań. Dla prostoty obliczeń rozważam tutaj układ równań liniowych układ dwóch równań z trzema niewiadomymi, którego zbiorem rozwiązań s jest prosta, będąca przecięciem dwóch płaszczyzn wyznaczonych przez każdy z tych równań. Bez problemu rozwiązujemy ten układ wyznaczając dwie zmienne dwie zmienne y i z jako funkcję zmiennej x. Poprzednio wyznaczaliśmy jedną zmienną jako funkcję pozostałych. Tutaj wyznaczamy dwie zmienne jako funkcję pozostałej, czyli jednej zmiennej x. Tutaj są dwa równania, więc możemy wyznaczyć dwie zmienne jako funkcję pozostałej jednej zmiennej. Niech d będzie otwartym podzbiorem przestrzeni rm, którą przedstawiamy jako iloczyn kartezjańskiej przestrzeni rm-k i rk. Niech g będzie funkcją klasy c1. Proszę zauważyć, że Rozłożyliśmy przestrzeń rm na iloczyn dwóch przestrzeni w taki sposób, aby wymiar drugiej z nich pokrywał się z wymiarem przeciwdziedziny funkcji g, a wymiar ten równa się k. To zaznaczyłem na niebiesko. Niech s będzie tak zwaną poziomicą funkcji g lub warstwicą funkcji g na poziomie 0. Czyli s jest przeciwobrazem zbioru jednopunktowego 0, co w skrócie będę zapisać 1,1 od 0, poprzez g. Innymi słowy jest to zbiór tych punktów z dziedziny, gdzie wartość funkcji g jest równa 0? Przykładowy zbiór mamy na rysunku dla przypadku m równa się 2 i k równa się 1. Tutaj tylko zaznaczam pojęcie poziomicy funkcji. Na temat poziomic są dwa pełne moje filmy. Punkty w przestrzeni rm, zgodnie z naszym przedstawieniem, możemy zapisywać jako para x0, y0, gdzie x0 należy do przestrzeni rm-k. A y0 należy do rk. Załóżmy, że g od x0, y0 równa się 0, czyli punkt x0, y0 należy do s. Teraz ważne założenie, które będzie gwarantować istnienie i jednoznaczność funkcji uwikłanej. Załóżmy, że macierz pochodnych jest odwracalna. Tutaj liczymy pochodne po zmiennych, które będziemy wyznaczać jako funkcje pozostałych zmiennych. Czyli y1, y2 aż do yk. To założenie będziemy nazywać warunkiem regularności. Wtedy istnieją dodatnie liczby delta i epsilon oraz funkcja f określona na kuli ośrodków w punkcie x0 i promieniu delta o wartościach w kuli o środku w punkcie y0 i promieniu epsilon. Funkcja klasy c1, taka, że zachodzi odpowiednia inkluzja. To jest może mało tutaj istotne. Ważny jest ten drugi warunek. Część wspólna zbioru s i zbioru kula razy kula, czyli pewne otoczenie punktu x0, y0, jest wykresem funkcji f. Na rysunku zaznaczyłem czerwoną kropką przykładowy punkt x0, y0 na naszym zbiorze s. Widzimy otoczenie punktu x0 o promieniu delta na zielono oraz otoczenie punktu y0 o promieniu epsilon na niebiesko. Iloczyn kartezjański tych otoczeń zaznaczyłem żółtym prostokątem. Widzimy, że część wspólna tego prostokąta oraz zbioru S, zbiór S to jest ta czarna linia, jest wykresem dokładnie jednej funkcji. Czyli jeśli ze zbioru S wytniemy jakieś małe otoczenie punktu czerwonego, to już otrzymamy wykres pewnej funkcji. Tę funkcję nazywamy funkcją uwikłaną. W tym obszarze możemy w sposób jednoznaczny wyznaczyć zmienną y jako funkcję zmiennej x. Warunek z pochodnymi cząstkowymi stwierdzenia o funkcji uwikłanej, czyli warunek regularności, sprowadza się tutaj do warunku pochodna G po y, ponieważ zmienną y wyznaczamy. Pochodna G po y w danym punkcie jest różna od 0. Co interpretuje się w ten sposób, że styczna do zbioru S jest po pierwsze dobrze wyznaczona i nie jest pionowa. W punkcie zaznaczonym na niebiesko styczna jest dobrze określona, zaznaczona na szaro, jednak ta styczna jest pionowa. Wokół tego punktu nie jesteśmy w stanie wyznaczyć funkcji uwikłanej, ponieważ dowolnie małe otoczenie tego punktu nie przedstawia wykresu funkcji i zawiera dwie gałęzie rozwiązań, zaznaczone na pomarańczowo i zielono. Ponadto, dla argumentów na prawo od tego punktu nie może być przyporządkowana żadna wartość funkcji uwikłanej, ponieważ Brak jest punktów na zbiorze S, na prawo od niebieskiego punktu. Możemy nieściśle powiedzieć, że zbiór S kończy się w tym punkcie. W punkcie zaznaczonym na czerwono styczna w ogóle nie jest dobrze określona. I również wokół tego punktu zbiór S nie jest wykresem żadnej funkcji. Mamy tutaj rozgałęzienie. Badanie tego typu zbiorów oraz wyjaśnienie pojęć takich jak przestrzeń styczna czy normalna to temat kilku kolejnych filmików. Wypłaty różniczkowe oraz poziomice funkcji. I tutaj uwaga. Nie zawsze niespełnienie warunku regularności implikuje nieistnienie jednoznacznej funkcji uwikłanej. Warunek regularności jest wystarczający, ale nie jest konieczny do istnienia jednoznaczności. Przykład. Mamy równanie y do 3 minus x równa się 0. Jest to równoważne temu, że y równa się pierwiastek trzeciego stopnia z x. Liczymy pochodne. Pochodna po x jest równa minus 1. Pochodna po y jest równa 3y y kwadrat. A zatem pochodna po y w zerze jest równa 0. Czyli warunek regularności nie jest spełniony. Ale mimo to funkcja uwikłana y równa się pierwiastek trzeciego stopnia z x istnienie jest jednoznaczna wokół punktu 0,0. Jest nawet określona globalnie dla wszystkich x -ów. Widzimy jednak, że nie jest ona różniczkowalna. Pochodna w zerze jest równa nieskończoność. Twierdzenie o funkcji uwikłanej gwarantuje zaś nam istnienie funkcji klasy C1. I drugi przykład. Mamy równanie x do 3 minus y do 3 równa się 0. Jest to równoważne temu, że y równa się x. Proszę zobaczyć, że pochodne. Po x w zerze i po y w zerze są równe 0, czyli warunek regularności nie jest w ogóle spełniony, a jednak funkcja uwikłana jest jednoznacznie wyznaczona i jest nawet klasy C nieskończoność. Czyli powtarzam jeszcze raz: jeśli warunek regularności jest spełniony, to funkcja uwikłana istnieje, ale jeśli warunek regularności nie jest spełniony, to nie wiemy. Może istnieć funkcja uwikłana jednoznaczna, a może nie istnieć. Pierwsze zadanie. Podaj jawny wzór funkcji y uwikłanej w podanym wzorze. Takiej, że y od 1 równa się 1. Przekształcimy nasz wzór, zapisując jako równanie kwadratowe zmiennej y. Liczymy wyróżnik, czyli deltę. Korzystając ze wzorów na pierwiastki równania kwadratowego, dostajemy dwa rozwiązania. Warunek y od 1 równa się 1 pozwala nam wybrać jedno spośród rozwiązań. Proponuję widzom naszkicować znalezione dwie funkcje w jednym układzie współrzędnych. Warto skorzystać z jakiegoś programu do określenia wykresów funkcji. W internecie takich programów można znaleźć wiele. Dzięki temu możemy zobaczyć, czym jest zbiór S. Proszę też zwrócić uwagę na położenie punktu 1.1 i na to, którą funkcję wybraliśmy. Drugie zadanie. W zbiór S. To elipsa o wzorze x kwadrat plus y kwadrat plus xy równa się 1. Wokół jakich punktów zbiór S jest lokalnie wykresem funkcji y zależnej od zmiennej x. Wprowadzamy funkcję g. Liczymy pochodną cząstkową po y i pytamy, kiedy jest ona równa 0. Dostajemy, że wtedy, gdy x równa się minus 2y. Jesteśmy zainteresowani jedynie punktami na zbiorze s, więc naszą zależność x równa się minus 2y wstawiamy do wzoru g od xy równa się 0. I dostajemy dwa punkty. xy równa się plus minus 2 pierwiastki z 3 przez 3, minus plus pierwiastek z 3 przez 3. Oczywiście zachęcam wszystkich do przeprowadzenia odpowiednich obliczeń samodzielnie. Znalezione punkty są punktami, gdzie nie jest spełniony warunek regularności. Powtarzam, nie jest, dlatego że szukaliśmy, kiedy pochodna po Y równa się 0. Zatem wokół pozostałych punktów zbiór S jest lokalnie wykresem. I pytanie do przemyślenia: co się dzieje w znalezionych punktach? Odpowiedź proszę wyczytać z rysunku. Kolejne zadanie. Wiemy, że funkcja uwikłana jest różniczkowalna, więc można pytać o jej pochodną. W tym zadaniu nauczymy się liczyć pochodną funkcji uwikłanej. Skoro y jest funkcją uwikłaną, to zachodzi wzór y od x plus e do potęgi y od x plus x kwadrat równa się 0. Różniczkujemy tą równość obustronnie po x i dostajemy równość. Tutaj musimy skorzystać z pochodnej funkcji złożonej. Z tak otrzymanego wzoru wyznaczamy wartość y' x i dostajemy wzór. Uwaga! Widać, że w przypadku funkcji uwikłanej wzór na pochodną jest inny niż standardowo. Mianowicie po prawej stronie wzoru na pochodną poza zmienną x pojawia się również wartość y od x. Tak to niestety jest. W przypadku rozpatrywania funkcji uwikłanych, możemy to zadanie rozwiązać inaczej, korzystając z gotowych wzorów na pochodną funkcji uwikłanej. To jest często wygodniejsze. Wzór na pochodne jest podany w ramce. Jedyne co musimy zrobić, to obliczyć pochodne cząstkowe funkcji g oraz wstawić wartości do wzoru. A więc wprowadzamy funkcję, liczymy pochodne. I korzystamy ze wzoru. Otrzymujemy takie samo rozwiązanie jak poprzednio. W tym zadaniu funkcja uwikłana z jest funkcją dwóch zmiennych x i y. Różniczkując obustronnie nasz wzór po x, dostajemy taką zależność. Różniczkując obustronnie po y, dostajemy drugą zależność. I przekształcając Obie zależności, czyli wyznaczając odpowiednio pochodną po x i pochodną po y, otrzymujemy rozwiązanie. Podobnie jak poprzednio, można skorzystać z gotowych wzorów, które podane są w ramce. Rozumowanie jest podobne jak w przypadku poprzedniego zadania. A więc wprowadzamy funkcję g, liczymy pochodne cząstkowe funkcji g po x, y i z. I wstawiamy do wzorów. Zachęcam do przeprowadzenia wszystkich obliczeń samodzielnie. W tym zadaniu mamy znaleźć styczną do wykresu funkcji uwikłanej. Znaleźć styczną w punkcie 0,0 0 do wykresu funkcji x uwikłanej w podanym wzorze. Tutaj interesujemy się funkcją uwikłaną x zależną od zmiany y. Osoby dobrze rozumiejące ten materiał powinny zauważyć, że styczna do funkcji uwikłanej y zależnej od x jest taka sama. Styczna się nie zmienia, ponieważ wykresy obu funkcji pokrywają się w bliskim otoczeniu punktu 0,0. Wprowadzamy funkcję g. Sprawdzamy, czy punkt 0,0 leży na wykresie funkcji x, czyli czy wartość funkcji g w tym punkcie jest równa 0. Jest równa 0. Liczymy pochodną funkcji x, tak jak poprzednio. Najpierw liczymy pochodne cząstkowe funkcji g dla dowolnych liczb x, y. Potem do tak otrzymanych wzorów wstawiamy 0, 0,0. I ostatecznie korzystamy ze wzoru na pochodną funkcji uwikłanej. Dostajemy wartość minus 1, 2. I na końcu korzystamy ze zwykłego wzoru na styczną do wykresu funkcji. W kolejnym przykładzie obliczymy płaszczyznę styczną do wykresu funkcji uwikłanej. Płaszczyznę styczną, a nie prostą styczną, ponieważ mamy dodatkową zmienną, a więc funkcja uwikłana zależy od dwóch zmiennych. Wprowadzamy funkcję g. Sprawdzamy, że punkt 1, 0, minus 2 leży na wykresie funkcji z. Robimy to przez sprawdzenie, że wartość g w tym punkcie jest równa 0. Liczymy pochodne cząstkowe funkcji g. Tutaj obliczam gradient funkcji g, którego współrzędne to pochodne cząstkowe. Sprawdzam, że warunek regularności jest spełniony, który tutaj oznacza, że pochodna g po z jest różna od zera. Łatwo to zapamiętać. Wyznaczamy zmienną z, więc pochodna po z powinna być niezerowa. Tak brzmi warunek regularności. Gradient funkcji z wyznaczamy przez wyznaczenie pochodnych cząstkowych z ze wzorów którymi się już zajmowaliśmy. Otrzymujemy wektor 0,1. I znów zachęcam wszystkich do przeprowadzenia tych obliczeń samodzielnie. Mając gradient funkcji z, wyznaczamy bez problemu płaszczyznę styczną do wykresu, tak jak w przypadku zwykłej funkcji. Możemy zapomnieć, że jest to funkcja uwikłana. W ostatnim zadaniu mamy do czynienia z funkcją uwikłaną w układ dwóch równań o trzech zmiennych. Widzimy funkcję wektorową g. Zbiór s składa się z punktów, które zerują obie współrzędne funkcji g, czyli wyrażenia e do potęgi x plus e do y plus e do z minus 3 oraz x plus yz plus zx. W takim przypadku oczekujemy możliwości wyznaczenia dwóch zmiennych jako funkcję pozostałej jednej zmiennej. Zestaw zmiennych x, y, które wyznaczamy jako funkcję zmiennej z, oznaczmy jako funkcję uwikłaną f, która jest funkcją wektorową o dwóch zmiennych. Ma dwie współrzędne x i y. Sprawdzamy, że punkt 0, 0, 0, wokół którego szukamy funkcji uwikłanej, leży na zbiorze s. Liczymy pochodną funkcji g, którą utożsamiamy z macierzą, o trzech kolumnach i dwóch rzędach. Na niebiesko zaznaczyłem podmacierz odpowiedzialną za zmienne x i y, czyli zmienne, które chcemy wyznaczyć. Macierz ta pojawia się w twierdzeniu o funkcji uwikłanej, dokładnie w warunku regularności. Macierz ta jest odwracalna, więc spełniony jest warunek regularności, i w konsekwencji istnieje funkcja uwikłana f. Pochodną funkcji f obliczamy ze wzoru, który jest analogiczny do poprzednich wzorów, z którymi się zetknęliśmy poprzednio mieliśmy iloraz dwóch pochodnych cząstkowych, ale tutaj mamy do czynienia z macierzami, więc mamy iloczyn jednej macierzy przez odwrotność drugiej. Warto napisać sobie na jednej kartce wszystkie napotkane w tym filmie wzory na pochodne cząstkowe i dostrzec analogię i ewentualnie zgadnąć, jak będą wyglądały wzory dla funkcji uwikłanej trzech zmiennych na przykład. Kładąc wartość x równa się y, równa się z, równa się 0, dostajemy wektor 0,1. Jest to poszukiwana pochodna funkcji uwikłanej. To wszystko w tym filmiku. W kolejnym filmiku będziemy dalej badać funkcję uwikłane, a mianowicie będziemy szukać jej ekstremów. Do zobaczenia.